Dzień dobry Państwu. Open Eyes Economy jest wymyślone po to, by przywrócić w ekonomii i działalności gospodarczej właściwe miejsce problematyce wartości, tak by nie sprowadzać wartości do ceny, zysku i szerzej do wartości instrumentalnych, rozumieć potrzebę tych wartości, ale przede wszystkim rozumieć zależność pomiędzy wytwarzaniem wartości egzystencjalnych a wytwarzaniem czy zdolnością do wytwarzania wartości instrumentalnych. Proszę Państwa, ja mam mówić o odpowiedzialności branży finansowej i od razu chcę powiedzieć, że odpowiedzialność rodzi się, nie jest dana, rodzi się w pewnej przestrzeni. To jest przestrzeń społeczna i trzeba patrzeć zarówno na tę przestrzeń w perspektywie funkcjonalnej, relacji między ludźmi, jak i w perspektywie czasu. Jeśli te dwa elementy się nie pojawiają, to nie ma odpowiedzialności. W naszym języku nie rozróżniamy odpowiedzialności za coś i odpowiedzialności wobec kogoś. W angielskim czymś innym jest accountability, a czymś innym jest responsibility. Jeśli nie ma odpowiedzialności wobec kogoś, zanika odpowiedzialność za coś. To, że nasz świat stał się nieodpowiedzialny, mówią wszyscy. Na trzech slajdach chcę pokazać to, co w styczniu tego roku w Davos Zostało przedstawione jako raport World Economic Forum. To są największe zagrożenia, które dzisiaj uważamy grożą ludzkości, nam wszystkim, zarówno pod, pod względem skali, jak i pod względem prawdopodobieństwa. Ale nie listowanie tych zagrożeń jest wa tak ważne. Ważne jest to spostrzeżenie, którego autorem jest profesor Schwab, a więc założyciel World Economic Forum. Otóż mówi on w swoim wystąpieniu, że źródła tych problemów wiążą się z funkcjonowaniem rynkowego kapitalizmu. I zarazem próbuje powiedzieć, jak sobie z tym poradzić. A mianowicie odwołuje się do problematyki Solidarności, ale odwołuje się do czegoś, co jest ważne w moim wystąpieniu szczególnie. To nie znaczy, że bagatelizuje ten pierwszy wątek, do problemu długookresowej perspektywy. W myśleniu o rynku. Otóż, jeśli pojawia się instrumentalizacja wartości ekonomicznych w takiej skali, w jakiej to ma miejsce, jeśli the business of business is business, co oznacza wszystko jedno, co robię, jeśli zarabiam, to jest to dobre, to musimy to wiązać z bardzo wyraźnie z coraz silniejszym skracaniem perspektywy, czasowej podejmowanych działań gospodarczych. To, co nazywane jest kwartalnym kapitalizmem, a o czym bardzo wiele osób mówi, kiedy ostatni raz występowałem i używałem po raz kolejny tego określenia, jeden z profesorów, profesor Jajuga, dla ekonomistów bardzo ważna osoba, powiedział, panie profesorze, to już nie jest kwartalny, to już jest miesięczny kapitalizm. W tej chwili już nawet... Nie liczą się wyniki kwartalne, liczą się wyniki miesięczne. I chcę wyraźnie powiedzieć, że to spojrzenie na problematykę wartości i kwestia krótkookresowej perspektywy działań gospodarczych się wzajemnie wiążą. Krótkowzroczność jest bowiem wadą nabytą jako efekt wąskozwroczności. Jeśli nie poszerzymy spektrum spojrzenia na działalność gospodarczą, to nie będziemy. Mieli możliwości wydłużenia perspektywy działań gospodarczych, a wtedy nie mamy możliwości myślenia o wartościach innych niż instrumentalne i nie mamy możliwości pojawiania się odpowiedzialności jako coś, co rodzi się w przestrzeni społecznej i polega na tym, że ja przyjmuję odpowiedzialność. Ja ją przyjmuję dobrowolnie. Jeden z największych menadżerów współczesnej gospodarki rynkowej. Mówi nam, że jest aberracją, jest dziwactwem myślenie o działalności gospodarczej w okresach już nawet rocznych. To tylko potwierdzenie tego, jak myślą liderzy wielkiego biznesu o swojej działalności. I konsekwencje są takie, że mamy do czynienia z jednej strony z ekspansją przestrzenną działalności gospodarczej to, co nazywamy globalizacją, ale z drugiej strony postępującą kompresją czasu. I w rezultacie gra ekonomiczna, w której chcąc, nie chcąc uczestniczymy, bo jesteśmy w pewnej pułapce, my nie możemy w tej grze nie uczestniczyć. Znaczy można sobie stworzyć jakąś niszę, być gdzieś zupełnie z boku, ale szanse na to, że będę mógł rozwijać swoją działalność są ograniczone, bo wszyscy grają w to samo, innej gry w mieście nie ma. Te konsekwencje są takie, że dominuje oportunizm dominuje myślenie polegające na tym, że ważne jest to, czy zrobiłem wynik, czy zawarłem odpowiednią ilość transakcji. Jak ja rozmawiam z prezesami dużych banków, nie będę się pobywał na nikogo, to słyszę od swoich znajomych, kolegów od wielu lat, Jurek, ja jestem poganiaczem sprzedawców. Działalność mojego banku polega na tym, że my robimy deale. Ja jestem poganiaczem sprzedawców. Nie ma... Transakcji nie ma wyniku i ja ponoszę za to odpowiedzialność. Na tym polega to, co robimy. To jest graficzny obraz tego, w czym uczestniczymy. Ten sposób myślenia o działalności rodzi pewien, pewne pole grawitacyjne, z którego bardzo ciężko jest się usunąć, bardzo ciężko jest się wyrwać. Po prostu wszyscy uczestniczymy w tym oportunistycznej grze. I w związku z tym, jeśli ja występuję, to na ogół wszyscy mówią, on słusznie pewne rzeczy podkreśla, tylko nie da się inaczej, niestety. To po prostu tak jest. Jak ja rozmawiam z ludźmi, którzy zajmują się społeczną odpowiedzialnością biznesu po stronie korporacji, to oni mówią, panie profesorze, jak wyniki są dobre, to my także jesteśmy w miarę potrzebni, ale jak trzeba poprawiać wyniki, to zaczyna się od tego, że ogranicza się to, za co my odpowiadamy, sprowadza się to wszystko do wizerunku. Proszę państwa, żeby przechodzić do części pozytywnej, pozytywnego myślenia, to pierwszą rzecz, którą, czy kolejną cegłę, którą chcę tutaj postawić, polega na tym, żeby zwrócić uwagę, że jeśli jesteśmy skazani na współzależność, to możemy mówić w współczesnym świecie, w współczesnej gospodarce o dwóch typach współzależności. O współzależności synchronicznej, która się dzieje tu i teraz, i współzależności rozwojowej. Współzależność synchroniczna, której uniknąć się nie da, żeby było jasne, jest głównie współzależnością polegającą na eksploatacji tego, co jest. Ale jeśli chcemy myśleć o rozwoju, to musi się pojawić diachronia, musi się pojawić w tej przestrzeni relacji wymiar czasu. Jeśli nie ma wymiaru czasu, jeśli nie ma perspektywy, to wszystko sprowadzamy do tego, by powtarzać. Ewentualnie sprawniej to samo, ale nie szukamy żadnych nowych rozwiązań, bo one zawsze są obarczone ryzykiem i tylko wtedy, gdy zaczynamy myśleć o innej możliwości, będziemy mieli szansę pójścia inną drogą. O. Cztery slajdy wzięte są z wystąpienia pana profesora Andrzeja Sławińskiego który jest moim zdaniem jednym z najwybitniejszych umysłów ekonomicznych w naszym kraju. Ja na kilku slajdach pokażę efekty naszych spotkań, bo my na ten temat dyskutujemy nie tylko na dużych konferencjach, ale także na wielu seminariach i mniejszych wydarzeniach. Mamy coś, co się nazywa Open Eyes on Tour. Andrzej na tych czterech slajdach pyta, jak to się stało, to co się stało, gdy chodzi o funkcjonowanie globalnych rynków finansowych. I pokazuje zależność pomiędzy krótkoterminowymi pożyczkami międzybankowymi, pewnym typem instrumentarium i pewnym typem działań instytucji finansowych, a zależnością od wzrostu PKB. Otóż wzrost PKB był wielokrotnie, tysiąckrotnie mniejszy niż skala tych operacji krótkoterminowych. Tak w podręcznikach opisujemy funkcjonowanie rynków finansowych, zależność pomiędzy bankiem centralnym a instytucjami finansowymi. Tak to jest w podręcznikach napisane. A jak jest faktycznie? To jest obraz, który Andrzej Sławiński pokazał, jak to faktycznie działa i proszę zauważyć, jak wiele tych instrumentów finansowych i tych rozwiązań stało się krótkoterminowymi działaniami. To dominacja takich instrumentów powoduje, że w bankach... Podstawowymi, podstawowe funkcje przypisane są traderom, nietradycyjnej działalności bankowej, ale tym, którzy są od transakcji. I w związku z tym, w związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w których pojawia się ten kryzys, i próbujemy go łagodzić różnymi operacjami. Banku Centralnego, ale nie jest to żadne rozwiązanie problemu. To jest tylko łagodzenie następstw tego, co nastąpiło znacznie wcześniej i z innych powodów. Tu proszę Państwa, inne prezentacja. Ta prezentacja była przedstawiona po angielsku, ja już jej nie zmieniałem, profesora Arno Botta z Uniwersytetu w Amsterdamie, człowieka, który mówi o tym, że trzeba przejść od Transaction Driven do relation-driven finance, a więc mówi o tym, co my chcemy w Open Eye Economy wyraźnie preferować. Ten slajd pokazuje, jak bardzo konsumenci są zależni od instytucji finansowych, ale w konsekwencji ta zależność powoduje, że cały model wzrostu gospodarczego jest oparty o maksymalizowanie konsumpcji i maksymalizowanie konsumpcji wspieranej przez zadłużenie. Proszę Państwa, dzisiaj ogólnie rzecz biorąc świat gospodarczy jest o 40% bardziej zadłużony niż przed wybuchem globalnego kryzysu finansowego. O 40% więcej jest zadłużony. My oczywiście mamy świetną koniunkturę na świecie, wszędzie jest dobra koniunktura, tylko trzeba pamiętać, co będzie dalej, jeśli to, o czym Andrzej Sławiński powiedział, zależność pomiędzy wzrostem gospodarczym, a więc sferą realną, a rozwojem instrumentarium finansowego i skalą operacji finansowych, w dalszym stopniu będzie się rozchodzić. Profesor Bott pokazuje, jak wyglądały, jakby mapowanie globalnego rynku finansowego w roku 2002, a tak to wygląda parę lat później. Proszę Państwa, kto nad tym jest w stanie zapanować? Jaka jest możliwość regulowania czegoś takiego? Otóż, jeśli my nie dokonamy zmiany, która będzie na poziomie mikro. To nie ma możliwości znalezienia rozwiązania na poziomie makro. I profesor Bott kończy, konkluduje, pokazaniem, jakie są konsekwencje, skąd się to bierze. Dlaczego instytucje finansowe powinny dzisiaj się zacząć reflektować i iść w kierunku tych finansów relacyjnych, innego podejścia do klienta? Dlaczego powinny dokonywać wewnętrznej zmiany? I nie tylko, nie tyle eliminować masowe produkty dla anonimowych klientów, tylko starać się mieć równowagę pomiędzy tym, co robione jest w masowo i zautomatyzowany sposób, a tym, co jest robione w relacji, w stosunku do konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Bo, proszę Państwa, nie stoimy w miejscu. Zaczęliśmy od czegoś takiego, że pojawiają się te platformy usługowe. Ale przyszłość to jest także przyszłość z Amazonem, przyszłość z Googlem, z Facebookiem, z Applem, nowym Applem. To jest przyszłość, w której my będziemy w szponach monopsonu, czyli monopolu dystrybucyjnego. Banki, jeśli będą prowadziły taką działalność, i tak zostaną wyparte przez zautomatyzowane operacje płatnościowe. W związku z tym jedyną ich szansą jest znalezienie się w innym środowisku ekonomicznym. Zwracam uwagę przy tym, że ci, którzy tworzą te platformy usługowe, dysponują ogromną kapitalizacją, a więc ich przewaga w stosunku do konkurentów jest ogromna. I ta przewaga jest także wykorzystywana, żeby było jasne, we wpływie na regulatorów, we wpływie na władze państwowe. My sobie z tym generalnie z trudem radzimy. Także z opodatkowaniem tej działalności i tego kapitału. W związku z tym trzeba pamiętać, że jeśli będą dominowały na rynku firmy oportunistyczne, firmy drapieżne, to tak jak w przypadku każdego drapieżnika, on się nie martwi o swoje środowisko. On zginie eksploatując to środowisko, bo inaczej nie potrafi. Cały więc problem polega na tym, żeby pojawiała się zmiana, która polega na tym, że pojawiają się inne firmy. My je nazywamy firmami ideami czyli firmami, które tworzą. Specyficzny dla siebie proces wytwarzania wartości w tym przypadku w przypadku instytucji finansowych budują trwałe i długookresowe relacje ze swoimi klientami. I oczywiście takie firmy same się nie obronią. W związku z tym to, co jest dla nich szansą, to jest budowanie środowiska. O jakie środowisko chodzi? A więc chodzi o to, żeby w tym polu grawitacyjnym pojawiły się bomble zmiany takie klastry, przy czym nie chodzi o to, żeby klastrować organizacje danego rodzaju, tylko żeby w tego rodzaju powiązaniach były różnego rodzaju organizacje, także finansowe, także te, które zajmują się inwestycjami, także te, które zajmują się działalnością wytwórczą, także te, które zajmują się działalnością badawczą. One będą tworzyć własny obieg, dając szansę przeciwstawienia się, czyli budując inny rodzaj pola grawitacyjnego. Ale chcę wyraźnie powiedzieć, że tylko tego rodzaju powiązania dają nam tą dłuższą perspektywę, którą nam stale brakuje i która spycha nas, odwodzi od myślenia innego niż o doraźnych korzyściach, odwodzi nas od przyjmowania odpowiedzialności. Mówiąc wprost, w tym grawitacyjnym polu gry oportunistycznej, odpowiedzialnie to znaczy korzystać z każdej okazji. Dopiero w takim polu odpowiedzialnie oznacza przyjmować odpowiedzialność, bo liczyć się z konsekwencjami moich działań. My w podręcznikach ekonomii używamy określenia externalities, efekty zewnętrzne. Problem w tym, że w rzeczywistości coraz mocniej te efekty zewnętrzne uderzają w nas. W związku z tym open eyes economy, w tym problematyka finansów relacyjnych, a więc zmiany modelu działania także banków, lecz nie tylko banków, zmierza do tego, żeby przekształcać sposób spojrzenia na firmę z tego, z czego wynika wynik ekonomiczny, szukać zależności pomiędzy różnego rodzaju aktywami, także aktywami niematerialnymi, zmieniać podejście do zarządzania aktywami niematerialnymi z modelu, w którym chodzi o ochronę własności intelektualnej. Do modelu, którym polega na współwytwarzaniu własności intelektualnej ze swoimi partnerami, do czego zresztą mogą służyć nowoczesne technologie, jak na przykład technologia blockchain. Idealnie się nadaje do takiego współdziałania. I my o tym w różnych konfiguracjach pracujemy nad tym, piszemy teksty, pokazujemy doświadczenia, pokazujemy firmy, które się tym zajmują, dyskutujemy. Bo o to chodzi, żeby zrozumieć, że w świecie jest okrężność. Tylko albo okrężność może działać przeciwko nam, tak jak niszczymy swoje środowisko, albo ta okrężność może działać dla nas, dla naszego dobra wspólnego, ale chcę wyraźnie powiedzieć, to jest możliwe tylko wtedy, kiedy przyjmiemy odpowiedzialność. A odpowiedzialność przyjmujemy, kiedy jest to odpowiedzialność w przestrzeni społecznej, w której jest wymiar czasu, w której rzeczywiście... Mamy świadomość, że musimy dokonać zmiany, która polega na zmianie spojrzenia i na zmianie relacji społecznych. Proszę Państwa, świat jest pełen nierównowagi. Systemy społeczne są systemami, które działają w warunkach nierównowagi. To nie jest prawda, że rynek ma zdolność do przywracania samoistnej równowagi. Problem nie na tym polega, że stworzymy idealne systemy społeczne lub idealne organizacje. Problem polega na tym, czy będziemy mieli zdolność do zachowania równowagi, nierównowagi stabilnej. Obecne stany nierównowagi są niestabilne. My potrzebujemy tej zmiany, o której mówi Open Ice Economy, także innego podejścia do finansowania po to, żeby nie uczynić świat pełnym równowagi, ale uczynić go bardziej przewidywalnym i stabilnym. W przeciwnym razie żadna technologia nam nie pomoże. Każda technologia będzie działała przeciwko nam. Proszę Państwa, 14-15 listopada, czyli we wtorek, za tydzień, i w środzie, w przyszłym tygodniu, kto ma ochotę, witamy w Krakowie. Dziękuję za uwagę.